Czy dana osobowe, czy ochrona danych osobowych, proszę Państwa, czy to coś zmieni? Które są w posiadaniu naszych danych, jakoś umiejętnie omijają ten nakaz, czyli nie można tam wcale tak łatwo zaznaczyć, że się nie chce udostępniać swoich danych, więc tam trzeba wszystko akceptować i tak dalej. Więc moim zdaniem to jest jakaś fikcja totalna. I Piotr Kwieciński. Mi się wydaje, że to jest ta ustawa jednak daje nowe instrumenty do ręki organizacjom społecznym, które z tym internetem się zajmują i z takimi nadużyciami dotyczącymi tych gromadzenia tych danych walczą. I chwali ją na przykład Fundacja Panoptykon. Zobaczymy, jak będzie. Ja bardzo dziękuję moim gościom, którymi byli dzisiaj Kamila Baranowska, Tygodnik do Rzeczy, Piotr Skwieciński, Tygodnik Sieci. Dziękuję. To był program Wróżenie z Faktów. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kiełbasa podwawelska ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier 1,39 zł za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Oferta ważna od 28 maja do 3 czerwca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Po reklamie. Autopromocja. O literaturze nie zawsze poprawnej politycznie, ale zawsze ciekawej. O pisarzach przecenianych i niedocenianych. O książkach przemilczanych i zapomnianych. I o nowościach, które na uwagę zasługują. W poczytniku. Niedziela, godzina 20. Przeoczyłam, proszę Państwa, bo ta reklama to tu jest niepotrzebna nikomu.